Czy podoba Ci się Deadpool w stylu X-Force? Daj znać w komentarzu i może też łapęcie w górę? Dzięki! Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 16 wyjdą dwa nowe wyzwania 9 tygodnia Deadpoola. Są proste jak zawsze, ale trzeba znać kilka lokacji, aby móc je wykonać. Zaczynajmy! Pierwsze wyzwanie 9 tygodnia wysyła nas w poszukiwania shortów Deadpoola. Shorty Deadpoola będą do znalezienia na terenie agencji w zakładce karnetu bojowego, a dokładniej w pokoju Midasa. Shorty powinny pojawić się tutaj, na fotelu Midasa. Wystarczy je zebrać. Fuj. To odblokuje nam drugie wyzwanie. Zasalutuj przed spodniami Deadpoola. Ach, co ten Deadpool nam wymyślił? To wyzwanie trzeba już wykonać w grze na wyspie. W różnych miejscach Deadpool rozstawił swoje wiatrowskazy, czyli spodnie. My za zadanie mamy do nich podlecieć i ich użyć. Uwaga, nie potrzebujemy emotki salutowania z trzeciego sezonu, rozdziału pierwszego. A więc, spodnie Deadpoola znajdziecie oczywiście na froncie jego jachtu, ale tutaj może być ciężko wykonać to wyzwanie, jak wyląduje dużo osób. Dlatego podam wam kilka innych lokacji. Spodnie Deadpoola znajdziecie też na dachu hotelu w Potnych Piaskach, czyli na dachu najwyższego budynku tutaj. Spodnie wiszą też na dachu hangaru w paskudnej przystani. Takie spodnie są też na agencji, ale tutaj może być bardzo ciężko. Jeszcze jedna para spodni znajduje się m.in. na siorbanej beczce w siorbanych szuwarach. I jeszcze są tutaj na górze. Ale do tego wezwania potrzebna jest tylko jedna lokacja. Wybór należy do was. Podkreślam jeszcze raz, że nie potrzebujecie do tego emotki salutowania. Wasza postać zrobi to za was po użyciu tych spodni. I to tyle! W nagrodę za wykonanie tych dwóch prostych wyzwań otrzymacie styl Deadpoola X-Force, który swoją drogą jest kozacki. Koniecznie dajcie znać, czy wam też tak się podoba. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!